kolejny projekt uchwały w sprawie planowania przestrzennego i budownictwa. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Jurza w Krakowie. Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie. Merytoryczna regulacja jest bardzo pierwsza. Opinię się negatywną ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynków transformowanych oraz zewnętrznego planu inwestycyjnego z miastami ustalowymi oraz podziemnych budynków rezydencyjnych na działkach numer 320, 321, 322, obręczny 31 podgórze wraz z dwoma zmianami działki drogowej numer 444, łamane przez 2, obręcz 41 podgórze przy ulicy Karola Wnucza, Bocznym w Krakowie, w związku z tym wydziału architektury urbanistycznych i UK. Dnia 2 lutego 2013 roku, paragraf 2. Uchwała faktycznie z dniem podjęcia wyniku głosowania 4 razy, o przeciw 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu 4 za, jednogłośnie pozytywnie. Uzasadnienie. Opinie się negatywnie w związku z tym wydziału architektury urbanistycznych ze względu na brak zachowania charakteru zamrożonych gabarytów wysokościowych w stosunku do zdecydowanej większości istniejącej zabudowy jednorodzinnej i średniej stosunki. Niewystarczającą ilość miejsc parkingowych na ziemi. Obowiązującym studium warunkowań w zakresie zapisu podrawania przestrzennego miasta Krakowa wskazanych obszarów przeznaczonych pod zieleń otwartą. W projekcie zmiany studium wskazany obszar jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności MNW, a Rada Dzielnicy w swojej uchwale z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie uwag do projektu studium wnioskowała o przeznaczenie wskazanego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN. Proponowana w związku inwestycja ma charakter zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW. Tutaj słowo komentarza, w zasadzie do nawiązania do tej naszej wcześniejszej dyskusji. No my jako Rada Dzielnicy w przypadku, kiedy właśnie jest niewystarczająca ilość miejsc parkingowych, dajemy negatywne opinie po to, żeby tego rodzaju inwestycje nie powstawały. Nasza opinia jednak pozostaje opinią i obecnie należy do Wydziału Architektury Urbanistyki. No i najczęściej bloki kolejne powstają, a potem mamy sytuacje takie, jak mamy u Państwa. Tyle komentarzy z mojej strony. Dziękuję Panie Przewodniczący, otwieram dyskusję. Też Państwa chciałbym zabrać głos. Nie ma chętnych, zatem oddaję pod głosowanie ten projekt uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jeden wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Ja stosowną uchwałę.